W ramach konkursu ogłoszonego przez samorząd województwa wielkopolskiego burmistrz Śmigla odebrała nagrodę w wysokości 5000 zł za proekologiczny projekt związany z sadzeniem drzew w ramach przeprowadzanej od 2 lat akcji Drzewko Życia. To nie jedyna nagroda. Także dyrektor przedszkola w Śmiglu Kamila Grodzka wspólnie z przewodniczącym Rady Rodziców Albertem Pelcem odebrali nagrodę w wysokości 5000 zł za proekologiczny projekt akcji sadzenia drzew Eko Przedszkolaki. Akcja sadzenia drzew dla nowonarodzonych mieszkańców gminy Śmigiel cieszy się dużym powodzeniem. Na specjalnie wyznaczonym terenie sadzone są drzewka, przy których widnieje tabliczka z imieniem i datą urodzenia dziecka. Dzięki temu dziecko może dorastać wraz ze swoim drzewem. W czasach, gdy głównie prowadzi się wycinki pod infrastrukturę, a sadzenie drzew jest ważniejsze niż kiedykolwiek ze względu na zanieczyszczenie środowiska, gmina Śmigiel zyskuje zielone płuca. Władze Śmigla chcą przeznaczyć otrzymaną nagrodę na zakup cebulek krokusów.